otwieram 59. sesję Rady Miejskiej w Jeńcu Zdroju. Witam burmistrza gminy, pana Witolda Kocaja, zastępcę pana Jacka Rygla, sekretarz panią Annę Marię Borowską, skarbnika panią Marię Reichel, panie i panów radnych, obsługę rady, panią Anetę, pana Piotra. Witam zaproszonych gości. W obradach uczestniczy 13 radnych, także stwierdzam, dwóch radnych jest nieobecnych, stwierdzam prawomocność obrad. Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do porządku obrad, proszę wszystkich o powstanie, a pana burmistrza proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, nasza gmina jest bardzo bogata. Przede wszystkim bardzo bogata we wspaniałych ludzi, którzy realizując przez wiele lat różnego rodzaju zadania, zabezpieczają przede wszystkim życie i zdrowie naszych mieszkańców. Jest to też zadanie własnej gminy i tutaj miałem okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami z panem ministrem zdrowia, doktorem nauk ekonomicznych Adamem Niedzielskim, który na mój wniosek przyznał pani doktor i panu Wojciechowi stosowne wyróżnienie w zakresie odznaki zasłużony dla służby zdrowia. Jeżeli mogę sobie pozwolić, bardzo bym prosił pani doktor i pana Wojciecha o tutaj wystąpienie na środek.